pomysł rodził się w grudniu albo nawet jeszcze w listopadzie. Mam dwóch takich prężnych panów w Radzie Rodziców, którzy stwierdzili, że zamiast tradycyjnego szkolnego festynu moglibyśmy zorganizować koncert ze młodzieżowych zespołów rockowych. No i tak się zaczęło. Jeden z panów nawiązał kontakt z Falonem. No i potem już to wszystko poleciało swoim tokiem i muszę przyznać, że bez Falona na pewno byśmy sobie nie poradzili. On to jest jednak fachowcem, zna się na rzeczy i w całej tej organizacji właściwie on nam pomagał i on kierował tą organizacją. Także cała zasługa właściwie tutaj, należałoby tą zasługę przypisać jemu. Przyznam szczerze, że nie mam żadnego doświadczenia. Pierwszy raz coś takiego organizuję i doszliśmy do wniosku, że możemy pokazać młodzieży, że można dobrze się bawić, nie używając do tego żadnych środków pobudzających alkoholu i nie używając przemocy. A wiadomo, że przemoc ma związek właśnie z używkami. To jest takie przesłanie, które musi towarzyszyć pracy każdego, kto wychowuje młodzież i dzieci, czyli każdego rodzica, przede wszystkim każdego nauczyciela, każdego instruktora, każdego, kto ma związek z młodzieżą. Chcemy, żeby ta młodzież kiedyś dobrze nami rządziła w przyszłości, prowadziła nasz kraj, nasze miasta, nasze instytucje, więc musimy starać się i swoim przykładem, i różnymi metodami dobrze ją wychować. Dziękuję bardzo. No, także mówię, ja tyle przed kamerą nie mam. Tylko, że ja mam jedną zasadę, ja po prostu potem tego nigdy nie oglądam. Wszystko się pierdoli. Jazda jest dobra. Słuchaj, zorganizuj kilku ludzi, bo musimy przebudować tę scenę na szybko. No jest obsuwa mała. To dziewczyny, my idziemy wszyscy tam, dziewczyny to będą wynosić. To za chwilę tam przyda i nosi przewleka blizo. Wszyscy idziemy. No jest zaraz wyca. Właśnie, ona nie ma maszyny. A gdzie jest garnek od maszyny? Chyba będzie wszystko tak na styk, że straszne. Ale takie jest życie. Czy skończymy prosto z wokalem i wyciszasz podkład wtedy? Jak już wokal nie idzie, to będę mówić. Nie kocham! Ile? Marcin, ile mu zaległy poleje? Mikrofony. Ale perkusję w całości. Showtime 25 lat. Skoczek 18 lat. Jesteśmy tutaj Johnson System. No, 20-leciu psów wojny zagramy sobie turtelistyczną rutynkę. Gramy imprezy, na których polecam się pokazać kiedyś, to jest gramofonia, już były 5 edycji, następna już się kręci za tydzień. Tworzymy tu pewnie 20 rok czasu, no, próbujemy się zgrać razem. Przy pomocy gramofonów, płyt, mikserów, sprzężeń zwrotnych. Poprzez poruszanie płyt każdy zajmie się oddzielnym dźwiękiem, nie, z nas. Każdy ma oddzielną rolę. Jeden robi wszystko w całość. Jeden robi perkusję właśnie, drugi robi bas, a trzeci dokłada do tego odrobinę scratchu. I wtedy wychodzi to, co wychodzi, czyli Tur Davis tak zwany. To jest w ogóle muzyka rozumiana jako chyba XXI wieku. Martwe dźwięki generalnie zapisane na płytach to są dokładnie kawałki czasem z lat 20. tamtego stulecia i one są znowu odtwarzane. Próbujemy je znowu ożywić, żeby one zaistniały w realiach teraźniejszości. No i do tego dochodzi jeszcze scratch, którym się razem wspólnie jaramy.
wiadomo, że kwestia materialna jest zawsze potrzebna, bo chcielibyśmy mieć zajebiste winyle i w ogóle nie. Taka sytuacja w naszym kraju jest właśnie, że nawet niektórzy, wiesz, nie zauważają nas, bo nie chcą nas zauważyć. Gramy, zaczęliśmy właściwie od hip-hopu, tworzyliśmy scenosprawy. Później ten scenosprawy przytoczył się w grupę producentów i nas, czyli ekipę od gramofonów i imprez. Nie ma co się ograniczać do innego zajęcia. My się zajmujemy też grafiką komputerową, z Jankiem chodzę do szkoły, do żory i ogólnie no. I się uczymy. Tylko, cały wiesz, czas. Otwarte głowy, nie? Ludzi, którzy chcą nas słuchać i będziemy rad. I cieszymy się z takiego faktu. Zapraszajcie nas do siebie. No, zapraszajcie nas do siebie, pogramy imprezy. Dobra, jedni kończą, następni wchodzą, robią próbę. Prosta sprawa, nie? Wielu jest naiwnych. To co ten? To nie ma lipy, tak? Tam wchodzisz, tak? No chyba, że ja robię jednego charaktera i wy tu się wbijacie jakoś, jak chcę. Nie, podkład jest, ja mogę robić nawet kurwa na brązowym. Let's get started. Malowanie, no to jest malowanie, po prostu kładziemy obrazek na ścianę, rysujemy sobie w domu projekty. My bierzemy farby i malujemy to na ścianie, czy tam... Nie chcę tam siedzieć w domu, tylko wolimy się spotkać. Graffiti wywodzi się ze Stanów, tam ludzie malowali na ulicach, to jest związane z kulturą ulicy przede wszystkim. To są miejskie sporty. Ktoś lubi zbierać znaczki i wkłada pieniądze w jakieś nowe znaczki, coraz więcej tych pieniędzy, a my po prostu wkładamy w puszkę te pieniądze. Na tym to polega. Żeby podziękować, pogratulować, życzyć wszystkiego dobrego wam za 20 lat, bo to już 20 lat, 20 lat. Tyle jesteście z nami. Gratuluję, życzę drugich 20. Bo to jest ruchome. Mamy jeszcze jeden prezent dla Falona i psów wojny z okazji ich 20-lecia. Słodki tym razem. Od Rady Rodziców Zespołu Szkół numer 3. Podobny? Następnych 20 lat takich słodkich życzymy. Ja was witam bardzo serdecznie. Zrobiliśmy imprezę Stop Narkotykom. Chcemy pokazać wam alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu. Siedzenie pod blokiem, nie robienie nic, to nie sposób na życie. Zapraszam was bardzo serdecznie na koncert. Witamy serdecznie, Kometa Marleja. Oh,
Nazywam się Brigida Skrobińska, mam 22 lata, trenuję taekwondo 7 lat. Na imię Brian Pożyć, trenuję taekwondo od 6 lat. Poza taekwondo jeżdżę na desce, się uczę. Jeszcze trenuję boks. Uczę się w Katowicach. Teraz właśnie jestem instruktorem tego obecnego klubu. Skończyłam go rok temu, kurs instruktorski. No i jak do tej pory jeszcze nie znudziło się i nadal mam zamiar uczyć, młodzić, szkolić. Chciałabym zostać instruktorką, jak koleżanka. No i chyba to będzie mój cel w życiu. Taekwondo. Lekcję kończę w godzinie 14. Treningi mam, zaczynam z boksu na 17. Kończą się o 19. Zaczyna się trening z taekwondo, który się kończy 21:30. I w domu jestem przed 11. Przyjeżdżam, zaczynam się uczyć. Zjem coś. Kąpię się, kładę się spać. I tak to wygląda cały Boży tydzień. Tak samo szkoła, po szkole, jak nie praca, to treningi, nauka. Wracamy do domu też w 23. No i następny dzień zaczynamy o 6 rano. Dokładnie. Żeby zdobyć cokolwiek, jakieś, nie wiem, osiągnięcia, po prostu trzeba dać faktycznie siebie dużo, bardzo dużo. 31 lipca wyjeżdżamy na Mistrzostwa Świata do Anglii. No to się okaże, jak nam pójdzie. Ktoś chce być, nie wiem, kiedykolwiek dobry, czy obojętnie w jakim sporcie, trzeba poświęcić naprawdę dużo czasu. Jeszcze tego jest szkoła. Jeszcze jest szkoła właśnie i nieraz nauczyciele nie są za bardzo wyrozumiani, że ktoś oprócz szkoły coś innego robi i po prostu trzeba się dużo starać. Nie załamywać się, dalej dążyć do swojego celu. Moim największym marzeniem, no mam nadzieję, że wkrótce się spełni, jest zdobycie Mistrzostwa Świata. Marzenie nie jest łatwe do spełnienia, no ale może się okaże. Trzeba dużo pracy, czeka nas jeszcze kilka miesięcy przygotowań, starań się. No to wszystko się okaże. Nazywam się bliżej EPROM, reprezentuję Ekstremoto Organizm. Jestem turteblistą. Mam 23 lata. Turteblizmem zajmuję się od 16 roku życia. No i mogę się pochwalić osiągnięciami takimi jak zeszłoroczne Mistrzostwa Polski w kategorii skreczni, w kategorii ogólnej. Trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy Wschodniej w Estax Extravaganza. Czwarte miejsce w kategorii scratching w Mistrzostwach Europy Zachodniej. No, brałem także udział w Mistrzostwach Świata, na których byłem 11. To jest coś więcej niż hobby. To jest sposób na znalezienie równowagi w świecie. Między pracą, zabieganiem, rodziną, domem, studiami, nauką. I tym wszystkim to jest gramofony, to jest miejsce, w którym odnajduję równowagę. Jak nirwane. Studiuję na organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej w Katowicach. Kończę te studia. No, oprócz tego nagrywam płyty. Póki co nie zarabiam tyle, żeby móc utrzymać rodzinę, więc muszę pracować jeszcze oprócz tego na kopalni jako górnik.
No ale bardzo chciałbym, żeby nadeszły czasy, w których bym normalnie zarabiał na nagraniu na Scratcha. No, brakuje wszystkiego. Z materialnych rzeczy brakuje pieniędzy, z niematerialnych rzeczy brakuje czasu. I to tak w koło Macieju. Moje marzenie to jest mieć sklep z płytami winylowymi i ze sprzętem, siedzieć w tym sklepie całymi dniami, trenować i na tym zarabiać, wydawać battle breaki, wydawać swoje albumy, jeździć po imprezach, brać udział w bitwach, cały czas być w temacie, no i na tym zarabiać, żeby moja rodzina mogła się z tego trzymać. Mam takiego mentora, który gra na gramofonach dłużej niż ja żyję, jest to DJ Qbert. Zawsze w niego patrzyłem jak w święty obrazek. Zagrałem razem z nim w Polsce na koncercie, który był jedynym koncertem w Polsce. Po prostu od tamtej pory wierzę w to, że wszystko jest do zrobienia i wszystko jest do zrealizowania. Jeżeli jesteś sam zaparty w sobie, no to nie ma takiej rzeczy na świecie, która mogłaby ci przeszkodzić w realizacji twoich celów, twoich marzeń. Pełno takich rzeczy, które pozwalają jakąś równowagę zachować na świecie, żeby w nic nie popaść. Ale zajmijcie się truteblizmem. To jest najlepsza metoda na to, żeby znaleźć równowagę na tym świecie. Jeżeli zajmujesz się truteblizmem, to zajmujesz nie tylko swoje ręce i swoje uszy, ale zajmujesz także swoją duszę i swój umysł. To jest przeze mnie sprawdzona metoda, dlatego ją polecam. Na razie do tej pory zajebiście. No, przeciętnie. Dopiero się zaczyna chyba, nie? To jest dobra organizacja. Na razie lipa. O, odejdź z kamerą, bo cię rozwalę. Wolny dzisiaj jest pan za na odpoczywaniu. Tu chodzi się na festyny przy muzyce. Z kumplami przeważnie na ławkę gdzieś przed blokiem. Gdzie idzie się do jakiegoś zioma, po prostu się z ziomem siedzi. Różnie. I w Wiśle, w Ustroniu. Przed telewizorem. Ale wolnego czasu prawie nie mam. To... Treningi ciągle. Ale fajnie, będziemy w telewizji. Dariusz Lipecki, zespół Wózka Ludra z Torunia. Nasz zespół zajmuje się przedstawianiem współczesnego folkloru, kultury i tradycji Indian północnoamerykańskich. Jest to pasja, jest to hobby, a przy okazji dla większości osób zespołu praca. Nie ma dnia, żebyśmy nie rozmawiali, czy też nie czytali, czy też czegoś nie oglądali, bądź czegoś nie robili związanego z tematem Indian. Niektórzy
którzy, jeżeli patrzą na nasz związek od ponad 20 lat, naszą czteroosobową rodzinę, tak trochę nie pasuje to do stereotypu większości Polaków. Szczerze mówiąc, nauczyłem się przez drogę indiańską, przez poznawanie tej kultury, żyć dniem dzisiejszym. Czyli oczywiście chciałbym, żeby wszyscy byli z moich bliskich zdrowi, żeby się powodziło, ale tak naprawdę dzień dzisiejszy jest najważniejszy. Pokolenia młodzieży, które w tej chwili dorastają, no, dorastają w takim dziwnym jakimś wymiarze bez autorytetów, czyli brak autorytetów, brak czerpania z wiedzy, z doświadczenia starszych, ale na pewno warto szukać jakichś zainteresowań. Chcę dać trochę dobrej energii tu na ziemi śląskiej. Dziękujemy bardzo za oklaski. Tomasz Falon Jaworski, mam 38 lat i wcale nie jestem stary. Prowadzę firmę, która nazywa się Psy Wojny Records. Od 10 lat pomagam młodym zespołom. Wydajemy punk rocka, metal. Teraz ostatnio nawet indiańskie rzeczy. Poza tym wyrabiam przedmioty właśnie kultu Indian Ameryki Północnej. Muzyka jest dla mnie bardzo ważna. Od zawsze pamiętam, słuchałem muzyki. Mój stary jest muzykiem, więc chadzałem czasami na dansole. Kocham muzykę, dlatego chyba jakoś tam ją uprawiam. Aczkolwiek nie nazywam się muzykiem, bo nim nie jestem, nie umiem śpiewać. Mam syfiasty głos, nie umiem śpiewać. Jestem chyba odzwierciedleniem tego pieprzonego świata. Moje najbliższe marzenia? Witać się z sąsiadami, klepać po ramieniu, móc rozmawiać ze wszystkimi, z młodymi, starymi, z ludźmi, którzy mnie szanują. I tak jest właśnie teraz. Myślę, że bym tego nie zmienił. Chcę wam powiedzieć jedno, nie warto. Naprawdę nie warto. Ja przez 20 lat chlałem, ćpałem, brałem prochy. Jest przykre. Walczcie na trzeźwo. Jeżeli coś robi się na trzeźwo, robi się autentycznie po prostu. Ja chcę tak żyć. Pięknie chyba wystarczy tego, co... Pada Maryi. Nie przebijaj bosy, bo każda chwila ostatnia jest. Niech za ciebie będzie pierwszą. Tylko powiedz, zakłada. Nie najaranżować swoich myśli i czynów.